Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do wpłat, darowizn, donacji, darów, patronatu nad kanałem Szachowy Uniwersytet. To nam pomaga lepiej prowadzić. Już mamy dosyć dobry warsztat techniczny. Natomiast wracamy do partii meczu o Mistrzostwo Świata, tym razem 10. Białymi gra Fabian Caruana, a czarnymi Magnus Carlsen. 10. Nie zdziwiłbym się, gdyby 11 brawurowo wygrał Fabian Caruana, a 12 brawurowo wygrał Magnus Carlsen i byłaby dogrywka. Już takie historie zdarzały się na przykład w meczu Karpow-Kasparow, gdy Karpow wygrał 23 partię, a Kasparow 24. O, no to i było tak w meczu Botwinnik-Bronsztejn, gdzie Bronsztejn wygrał 23, a Botwinnik 24. W każdym razie Fabian gra białymi i znowu mamy sycylijską, skoczek F3, skoczek C6, D4. Wariant otwarty, co aż przyjemnie patrzeć. I tu wariant B33, który wprowadził do praktyki Emanuel Lasker. Potem, tak jak mówię, wielka walka była o nazwę. Niektórzy to nazywają wariantem Świecznikowa. Świecznikow to taki śmieszny arcymistrz, o którym nakręciłem film, gdy wyłowił mi się w jeziorze, znaczy nie w jeziorze, w basenie, w Pardubicach i mu zadałem parę trudnych pytań. Rozmawialiśmy też wtedy i poza wodą, poza basenem. Natomiast on chciał, żeby copyrightować partie szachowe i żeby partii szachowych nie publikować, a żeby w tajemnicy wygrać. Bardzo słuszny pomysł. No bo jak się wygra, to wszyscy zobaczą, a tak to tylko przeciwnik. Więc ten wariant wprowadził do praktyki turniejowej Lasker, to arcymistrz Szipow mówi, że tam jakiś tylko ruch zrobił, ruch zrobił ideę, ze zdziwieniem mówił, że nie, to nie on, to z kolei Owieczkin mówił, że na zachodzie nazywają to wariantem Pelikana. No byli tacy Argentyńcy, a Pelikan, Pilni, którzy zostali po olimpiadzie w 1939 roku, jak wojna wybuchła w Argentynie, nie tylko oni tam zostali, oni to grywali. Potem w 70-tych latach nazwano to wariantem Czelabińskim, bo w Czelabińsku grało trzech groźnych szachistów: Świecznikow, Tymoszczenko i Panczenko. Panczenko ten od książek szachowych, ale tak jak mówię, wariant grywali też mistrzowie świata, których prowadził Dworecki, mistrzowie świata juniorów. Dworecki jechał z mistrzem świata juniorów, z Czechowem, Dołmatowem, Jusupowem, chyba też Makaryczewem, tego nie pamiętam. I oni wszyscy ten wariant grali. A w Polsce, w Katowicach, propagował Jacek Bielczyk. Pozdrawiam Jacka, jeżeli mnie w tej chwili ogląda, który mówił mi, że grywał go pod koniec lat 60. jeszcze. No i jego koledzy ze startu Katowice, Jan Przewoźnik, nieżyjący już Karol Żeleźnik, Zbyszek Szczerek, Marian Twardoń. Także tak to było. Tak to jest z nazewnictwem. Kto ma większą siłę przebicia, ten forsuje nazwę debiutu. Natomiast jako ciekawostkę można powiedzieć, że do debiutu Elszada, poza Elszadem Mamidowym, nikt się nie przyznaje. Nikt. Skoczek chce wejść na D6, chociaż są takie warianty, w których wchodzi na D6 i nic się nie dzieje. Ale z reguły białe nie dopuszczają. Tu popularny jest goniec G5. Najbardziej popularny jest goniec G5. Można powiedzieć, że Fabian Caruana nie przyjmuje najbardziej pryncypialnej walki. No to też jest pryncypialne, ale nie jest tak doskonale zbadane jak tamto. Skoczek na D5. Można odchodzić skoczkiem na E8.
na E7, przepraszam, ale równie dobrze można na B8, A4. A4, żeby nie było A6, B5, znaczy A6 i tak będzie, żeby nie było B5, taka profilaktyka. Goniec E2. Roszada. Roszada. I tu my widzimy, że szachownica podzielona jest na dwie części. W tej części przewagę mają czarne i one tu będą atakować i tu. Tu będą atakować białe, a decyduje o tym liczba pionów. Liczba pionów. Więc widzimy, że pozycja nie jest taka zła dla czarnych, bo krytyczny pion D6 jest przykryty. Nie można go od frontu atakować wieżami. Biały musi energicznie iść pionkami na skrzydła. Na skrzydle hetmańskim energicznie tymi pionkami musi iść, bo jeżeli będzie stał, to czarny pójdzie, może dostać atak na króla. Andrzej Harłow grał w tej pozycji szybkie F5. No, grał sobie. Skoczek D7. Jednakże to, co grywa w debiucie Magnus Carlsen, jeżeli to nawet jest boczny debiut, boczny wariant, znaczy mniej znany debiut i mniej popularne odgałęzienie, ma najwyższą jakość. B4. To się kiedyś nowinką debiutową nazywało, ale to jest tak naturalne, że musi tu grać. Musi grać B4, C4, C5. Struktura przypomina strukturę Benoni, a w Benoni dokładnie tak trzeba grać. Znaczy o to przypomina. A6. No trochę ułatwia. I bardzo ciekawe posunięcie A5. Można było grać B6. Skoczek C4, F4, wieża C8. I tu kontrola punktu C5, nacisk na odstałego piona C2, powstrzymuje atak pionkowy białych. No goniec stoi trochę nieszczęśliwie, ale tu za chwilę nastąpi z drugiej strony. A5, BA5, wieża bije A5. W tym momencie atak białych już nie jest taki groźny. A5, bardzo pomysłowe posunięcie rozbijające łańcuch białych pionów. Skoczek C4, wieża A8. No wieża musiała uciec. Skoczek jest po prostu wart 5 pionów, a koń 3. I proszę nie mówić, że tutaj pokazuje 4 palce, bo pokazuje ich 5. Zresztą z dziećmi tak robię. I tu pytam, a którego palca nie widzicie? Dziwne. I po pewnym czasie dzieci łatwiej pamiętają, że wieża warta jest 5 pionków. Goniec E3, F5, o. Atak czarnych ma konkretny wymiar. A5, no pion idzie do A5. Nawet jak dojdzie do A6, to się wymieni. Punkt B6 nie jest taki groźny, punkt B7 jest broniony. Natomiast tu, co by nie mówić, to piony kryją trochę pól. Kontrolują duże pól. Zza winkla wspiera je wieża. Goniec chce wyskoczyć. Punkt E5 jest istotny. F4, proszę. Hetman E8. Bardzo dobry ruch. Skoczek, który kontroluje pole C5, on zdąży gońca zbić. Znaczy, tu by skoczek odbił. O, tu pokażę wariant, że po takim czymś odbiłby skoczek, wieża musi zejść i pada goniec. Goniec jest trupem w tej chwili, ale jest najlepszym obrońcą pionka B7 i tu ma chęć pograć. Wobec tego odchodzą. Teraz na uwagę zasługiwało wieża E1, żeby z próbą zablokowania pionów, złapania białych pól, zanim goniec zacznie grać. Wieża A3 to jest takie posunięcie właśnie typowe dla obrony Benoni. W obronie Benoni wieża idzie na A3 wzdłuż trzeciej linii broni.
Hetman G6. Jak widzimy, czarne zaczynają atakować króla, a białe atakują najsłabszy punkt. Najsłabszy punkt za 3. To utrudnia przerzucenie gońca i hetmana. Te figury muszą bronić. Jak padnie pion D6, padnie wszystko. Jednocześnie goniec zwolnił pole B6 dla konisia. Kto znajdzie ciekawe, ładne posunięcie dla czarnych? Zachęcam. Ładnym, ciekawym, obiecującym posunięciem było pchnięcie tego pionka na B5. Białe nie mogą go bić w przelocie. Nie opłaca im się to. No dobra. Goniec C7, E4. No, idą piony. Król ucieka. B5. Teraz skoczek B6. Skoczek B6, goniec B6. Po wymianie skoczków pion jest broniony, no ale powstała nowa słabość na B5. Nowa słabość na B5. I teraz bardzo dobre było B4 i przerzucenie gońca na dużą przekątną. Bardzo takie obiecujące było. Ruch w tekście jest słabszy. W tekście, czyli w partii. Tak się kiedyś mówiło, ruch w tekście, posunięcie w tekście. Teraz z młodych komentatorów rzadko kto używa tego trudnego słowa. Ciekawe dlaczego. Hetman G5. Przyznam się, że kiedyś nie wiedziałem, co znaczy posunięcie w tekście. Ale się douczyłem. Goniec B5. Przyjęcie ofiary piona. Wieża F6. Wieża E1. Wieża G6. Teraz można grać G3. Można się bronić przez goniec F1. No był taki pomysł na wzięcie piona. Po hetman G5. Strach w oczach Fabiana Caruany. Ruch G3 osłabia białe pola. B4. Z drugiej strony na wieżę. I goniec wpada na białe pola. Alternatywą było natychmiastowe F3. Hetman G4 i tu z prostym planem, jakże prostym, tu z atakiem na tego chłopczyka. Goniec H3, wieża G1. Trzeba powiedzieć, że Fabian Caruana ma żelazne nerwy, bo w tej pozycji wydaje się, że białe lada moment dostaną mata. W ogóle to jest najciekawsza partia. Najciekawsza partia z całego meczu. F3. I tu goniec F1 łata. Po wymianie gońców mata dać trudniej, ale wzięty jest pion. Wzięty jest pion centralny. Jeżeli teraz by się udało tego pionka przestawić i pójść nimi, byłoby dobrze. Wieża B4. Białe odbijają pionka. Oczywiście pion centralny jest groźniejszy od tego A. I czarne próbują go uruchomić. Teraz obiektywnie bardzo dobrym posunięciem był hetman B1 po D5, wieża B5. G4 to takie ryzykowne. Natomiast w partii nastąpiło wieża B5. Nie wiadomo, gdzie ta wieża dokładnie idzie. Gdyby teraz Carlsen zagrał wieżą FC8, miał szansę uzyskać przewagę. Zamiast tego zagrał goniec D8, hetman E1, goniec B6, AB6 i tu wymiany są nieuchronne, pion B nie dochodzi,
Słabość białego króla, który jest w siatce matowej wzdłuż pierwszej linii, nie pozwala na realizowanie piona, a czarny też nie bardzo może, bo jednak musi z tym pionem walczyć. Wieża AB8, hetman E3, hetman C4, wieża B2. Wieża zajmuje ciekawą pozycję. Broni tego piona, broni tego, chociaż sama stoi nieszczególnie. Wieża B7. Wolnego piona trzeba blokować, żeby nie szedł do przodu. Wieża D1. I teraz Magnus Carlsen, który zobaczył, że nie bardzo co ma zrobić z wieżą F8. Wieża B7 stoi pasywnie. Policzył przejście do końcówki wieżowej. On to po prostu policzył. Hetman E2 pozbywa się swojego najważniejszego piona. Hetman E3, wieża bije E3, D5 na moment go broni, H4, wypuszcza króla z siatki matowej. Wieża A3, wieża chce wejść na A7, król F7, król H2. Gdyby białe mogły dołączyć piona C, gdyby. Wieża A7, wieża CB8, C4. Ale tu się piony wymieniały. Tak jak czarne wieże przywiązane są do piona B6, tak i białe są przywiązane do piona B6. Król H2, król E6, G4. Bardzo ważne posunięcie, żeby nie zastąpiło H5 i żeby król mógł wejść na G3, a dodatkowo na E4. Wieża C6, wieża A6. Nie dajemy piona. Król G3, H5 i znowu ważne posunięcie, żeby te piony nie ścieśniały, żeby nie pion z G5 potencjalnie nie odebrał pola F4. Król D4 i tutaj końcówki wieżowej wygrać nie można, nie ma resursów. Wieża B5, doskonałe posunięcie, po którym białe wygrywają piona, ale na przykład król C4, wieża AA5. Ale po co król ma iść w tamtą stronę? To jest ciekawe. O, po co grać takie warianty? Taki wariant jest niebezpieczny dla czarnych, bo ich król oddalony jest od teatru działań wojennych, jak to się mówi. Wobec tego wieża D6, wieża A4 i król wraca. Król wraca. Król wraca, bo król wie, że te dwa pionki, o te dwa, nie przegrają przeciwko tym trzem pionkom. A reszta może się wymienić. I to jest istota. Wieża AB4, król E6, C4. Wymieniamy. Wymieniamy. Król F7. Wieża F5 i wymieniamy. Król F3 i końcówka wieżowa 3 przeciwko 2 na jednym szydle nie jest wygrana. Mało tego, końcówka 4 przeciwko 3 nie powinna być wygrana. Dopiero 5 przeciwko 4 ze względu na oddalenie potencjalnego piona jest wygrana. Nastąpiło jeszcze to. Problem polega na tym, ja zrobię przykładowe ruchy. Czarny stoi i czeka. Biały nawet jakby stał i czekał. I by tak se czekał. To może zagrać. Pionem F nie ma sensu grać do przodu. I gra G5. I tu się tym pionem nie wygrywa. Jak powstanie wolny pion na linii H, wygranej nie ma. Po prostu tu ustawienie piona na H6 gwarantuje wymianę pionów, redukcję kolnego materiału pionowego. Co by nie mówić, w moim odczuciu jest to najciekawsza partia meczu o Mistrzostwo Świata. Dziękuję za uwagę.